które zjeżdżają się do szkół Polski. Czwartą facetę mam. Ale wypadło ci coś? Mamy Olsztyn, proszę państwa. Zoba, tak. Ale idzie, zoba, oj! No, dala. Piękny świat! Ej, szczerze, chłopaki! Teraz 60 jadę i mi się jedzie tutaj bardziej komfortowo niż na tej siódemce. Tak, tak, tak. Witam się z państwem bardzo serdecznie, prosto z Łuku na Mazurach. Jesteśmy tutaj z ekipą. Jest Drumin! Hi! Jest Desto! Siema! Jest Jawor! O, siema. Właśnie, siemaneczko, jest Venom i zabieramy was po początku Mazur, można powiedzieć południe Mazur. Będziemy sobie zwiedzać powoli, zobaczcie jakie piękne tereny, tutaj wioseczka jakaś, woda płynie, no tutaj trochę wyschła. Zabieramy was w podróż, także bądźcie z nami, dajcie znać w komentarzach, jak wam się podoba ta traska i ten odcinek, a my lecimy, pozdro! Co za świr, jak szyję połowa. Jaka krycha. F21, panie szkoda ci to troszkę swojej Hondy. Patrz, serduszko ma dla ciebie. A motocykle zjeżdżają się do szkół Polski. Otwartą facetę mam. Ale wypadło ci coś? Nie, to nie faceta otwarta, to te... Ginger. Te szmaty drinkle, kurwa. Ale się wydygałem, stary. Chorowo jedzie. Kamera widzi? A gdzie była? A to cały czas jest jeziorko. Piwko jeziorko. Piwko jeziorko. O, bunkier jest. Tak, to bunkier? Tak. Była. O kurka. Fajno tu mają, ale jaka woda zielona. Kwitnie. Fajnie. No i to niestety koniec. Koniec tej pięknej drogi. Tak. Troszkę będą jakieś tam zakręty, ale już droga będzie, że tak powiem, szybszego ruchu. No. Ale wyglądać, bo... Jak miło. Ty mu puk, a tu Volvo zderzak. Puk. Nie byłaby moja wina. Jak nie? Pukłem. A udowodniłbyś. Byłaby to? Twoja wina, że tak. Nie utrzymałeś odpowiedniego odległości. Mam nagrane. A nie, poczekaj, coś mi się zjebało. Fajnie, zaraz się okaże, że nie tu jedziesz, że się nie na tym czasie. Mamy dworzec kolejowy w Szczytnie. A gdzie jest ta najlepsza szkoła na tych najlepszych adeptów? Szczytna? Policyjna? Jo. Desto, ty tu chodziłeś, nie? Uczęszczałeś tu. Tak. Ja tutaj jestem tym, absolwentem już tej szkoły. Ty to jesteś ich żywicielem. No generalnie zwiedziliśmy całe miasto. I wracamy. A, no to tak. Fajnie. No już ten detal. Szczytno nie jest dużym miastem. O, pastwiska! Krówki, muczki, poczekajmy troszkę, bo zginął już. Zoba, tak. Ale idzie, zoba, oj! Zobacz, i weź tu na moto za z tamtej strony, nie? Ale traska co desto. Zajebista, nie? Tam to. Ale człowieku, ja tam z górki wyskoczyłem, a tu w prawo, a ja. O, jak dziwnie! Jak dojedziemy do domu, to zobaczymy, jak opony podkrywamy. Wiecie co zazdroszczę? Max Wristowi, zobaczcie, my tutaj, żeby w te zakręty w miarę się poskładać, musimy mieć z pakiet 30, pakiet 60. A tamci mają 90 na godzinę i mają takie łuki, że to jest szok, nie? Ładnie tam Desto wszedłeś w ten zakręcik, pięknie wyglądało z daleka. Oro, jadą świry, jadą. Nie będę do dupa, bo nie bym musiał się rozpracować. No jak zjemy, pewnie odpoczniemy, rozbierzemy się do naga. I
Co będziemy robić? Pędownie. Na rondzie, nie? Padło mi auto na rondzie. Dymiło jak w bądzie. No stary, ja to lubię. Ale to jest zajebista nuta. To jest zajebista nuta. Spadło mi auto na rondzie. Dymiło jak film po bądzie. Coś tam, nie, trzy pasy podjeżdża na tyłek i trąbi. Coś takiego. Chciałem sobie umyć do okna. Coś tam mi mrugnęła siostra. No, zajebiste, no ja też to lubię. Piękny świat! Szczególnie w waszym wykonaniu. Jedno zasadnicze pytanie. Tak. No. Czy macie najnowszy film Vare Cargo? Tak, tak. Bo chodzi o to, że podobno można w tym update'cie nowym puszczać muzyczkę sobie. Jak jeden włączy, to inny może udostępnić. Ale teraz pytanie, czy dla czterech osób jest odpowiedni, że tak powiem, utwór. No, ale fajnie by było na przykład robić sobie, jaka to melodia. A, no to tak, no. Tu riki ri ta ri ta. I teraz pytanie do widzów. Kto robi z nas tego Pokemona, Jigglypuff, kto to robił, ten dźwięk? Mogę go sprzedać od razu? Co? Mogę sprzedać tego delikwenta? Nie, widzowie muszą zgadnąć w komentarzu, kto robił Jigglypuff. Oglądaliście Pokemony? Jak nie, to nie znacie życia. To tylko ale Miał chyba był najlepszy. Miał. Mewtwo to był najlepszy, a kot to był Miał. Chyba najlepszy, nie? Tak. No. 4 już, huk. On ci drumin... odejście, to masz dobry start z tym MTK-em. On tak stołuje dosyć. Znaczy, czasami to nawet jest za mocny. Trochę przy dużo gazu dam, to aż mi, wiesz, rwie go, nie? Mamy Olsztyn, proszę państwa. Ja bym tu dał krzyżyk świetlika. Albo tam, dawaj na te... A nie, tu dawaj krzyżyk świetlika może, to? No gdzie krzyżyk świetlika? Przy tych Hondach. Przy tych Hondach tu. Ojej, ale ciepło. No ciebie też się leje, nie? Wietrze pachy. Ale to ładnie pyrka. Pyr. Puszczą? Dziękujemy bardzo. Trzeba w tej chwili palić wszystkim. Żeby na późnym czerwonym ktoś nie jechał. Wypuszcza cię. Ty co? Zobacz jak ten Mitsubishi leci z wydechu. Woda. Chyba chłop kurwa za dużo ma ten. O jak tutaj ładnie, proszę bardzo. Jeziorko. Padło mi auto na rondzie. Dymiło jak w filmie o bądzie. I coś tam było, że podjeżdża na tyłek. Na czarnej chodzie. Wolne przepasy. Coś mi się tak dziwnie jedzie, ja pier... Co ci się dzieje? Może powietrza mało? Poczekaj, dojadę do ciebie. A dawaj z tyłu, czy mam? Poczekaj, dojadę do ciebie. Nie ma kapcia, nie masz, ale trochę jakbyś mało miał, wiesz? Ale trochę jakby było mniej, no. No, trochę jakby kapciowate było. Tak, tak, masz za mało powietrza z tyłu. No. Dlatego dziwnie ci się jedzie. Albo i przebiłeś. Albo masz ten, wiesz, masz dziurę, ale no nie daj Boże, ale mu
mówię ci, że jest i powiedz to, nie? Jest, jest. Nie, kurwa, na widać, dupie. Widać, widać. Bo u Desto ranty nie leżą na podłodze, a u ciebie prawie, że leżą na podłodze. Co za świr, jak nie przyjechał, połowa. Jaka krycha. F21, chyba nie szkoda ci to troszkę swojej Hondy. Kurwa. Ten by się wypierdzieli. Co? Myślałem, że się położysz. Coś to kapeć jest. Kapeć? No. No. Złapałeś kapcia? Tak. Pierwszy. Bez gaś. Jo, kapeć. Podniesiesz tak? Do góry? Przekręcę koło. Poczekaj, z tamtej strony pójdę. Poczekaj. Kurwa, zestaw naprawczy jakiś. Nie ma zestawu naprawczego. Ja mam, ale w robocie. Leci? A weź się popluj, pluj. A co ona, przecięta? Za mało trafiłeś. O, jest. No. A czym to przecięte jest? Brand akurat mu wyszło człowieku między mięsem a... wiesz. Tak jak masz wycięcie, nie? To akurat to mówi. Ale czy to na pewno tu, czy to by się wydaje? I patrz, jak pluje, to bobelki idą. Tak, no, no, no. Zaznacz to czymś. Czy to... przy B, Bridgestone. Musisz pamiętać, że przy tłumiku to tutaj było. Przy tłumiku. Ale to gdzie my teraz będziemy? Lubawa? No. Lubawa, sklep motocyklowy. Jedziemy tam. Tylko, że jest 16. No, open to the door. Tuf, tuf, tuf. No i dupa bladzia. Mamy kapcia w ekipie. Ale przyznaj, chociaż jest ciekawie. Dzisiaj to jest tam za ciekawie. Najważniejsze, że wszyscy cali i zdrowi. Rumin, a ile mamy kilometrów do tego sklepu moto? 5 kilometrów. Teraz to umiesz tam zakuwać, tak? Bo ja nigdy nie zakuwałem tego. Ja, ale ja to co chwilę w robocie robię. Aha, co chwilę w robocie, no to gitara. Na stację podjedziemy we dwóch, a wy we dwóch lecicie do motocyklowego i się porozumiemy. Jak ktoś to Jawor już nie będzie katował i wrócicie. Ale to wiesz, ale to chodzi... Tak, ale to chodzi o to, żeby Jawor chyba jednak podjechał na tą stację. No podjedziemy na stację, ja z Jaworem podjadę na stację i jak coś to będziemy czekać na was, czy będziecie mieć, żeby już Jawor w razie czego od stacji nie jechał dodatkowe 2 km na kapciu. No to ja dziduję już. No. Tak. A ja z Jaworem sobie pojadę na spokojnie i... Patrz na jaki kapciuch. Sprawdzę, czy twarda. Pękła guma od kalesun, jajca wiszą jak salcesun. Ach, te Hondy. No Jawor, powiedz to. O Boże, z Hondą. Na pójście powiedzmy, jak wesprzesz się, no. Oponę zamykasz do końca na prostej. Alter Wrzesław na bramce do tego, do Venoma, do ucha, teraz do Hondy. Dzień dobry. Mam na takie pytanko, czy zestaw naprawczy do łatania dziurki w oponie to dostaniemy was? Taki dojazdowy. Taki dojazdowy, nie? Teraz tak, mam taką coś tego typu te sznury. Tak, pan mi pokaże. Jest przebijak. Tak, to jest to. Moment. Halo, halo? Mamy. Macie? Dobra, to przyjeżdżajcie. No dzięki, tak. Hej, pa. Dobra, hej. Na Orlenie. Mają, zajebiście. Potwierdzenie? Nie trzeba, nie. Dziękuję. Trzeba. Dzięki wielkie. Będziesz chciał gdzie to schować, czy w bluzę? To. Tak odbywa się bolcowanie. Ale wyjebał. To musisz do środka. To do połowy musisz, tak, na pół. I teraz zagnij sobie to na pół. No. Tylko że wzdłuż, nie w, o właśnie, w tą stronę. Poradnik dla buciarzy. Ojebany. O, luz. I teraz już możesz to wyciągnąć powoli.
O, dobra. O. O kurde. Weszło za bardzo? No. To wciśnij drugie. I nie wkładaj tego na równo, na pół, tylko tak 3/4 albo 1/4 wciągnij. Czemu? Bo jest wtedy lepiej wciągać jakoś na pół, to prawdopodobnie jest takie, że tak jak teraz spadnie mu całe. Albo całe wyciągnie, albo nie wyciągnie, nie? Na pół, jeszcze przyciągnij. Jeszcze. O, i teraz zagnij wzdłuż. Do, o, tak. Tak, żeby ci jeden kawałek został. Ten mniejszy ma ci wejść, a ten dłuższy ma ci zostać. Jeszcze, błyszczę, puść. Śmiało puść. Dobra, i teraz do tyłu, wyciągaj. Wyciągaj. I teraz to już możesz obciąć. Możesz to trochę podoginać i możesz to do obciąć. I to jest gotowa cała robota. Tak, Tak. Zaraz sprawdzimy, czy masz czym obciąć? Jest. I od razu można podkować. Tylko że to jest dojazdówka. Ja na tym jeżdżę już cały czas. Ja na tym będę jeździł, to też oponę wymienię. Przecież ja to samo. 300 km zrobiłem na 22 na nowej i dwóch. Środek, nie? Jak dojedziemy do domu, to zobaczymy, jak opony potrzebny kamer. Parę słów do mikrofonu. Jebać. Nie polecam. Jebać. Ale co, Hondy czy Bridgestone'y? Peace. Przygoda, każdej chwili szkoda. Świat jest piękny, ważne. Otwórz oczy, patrz. Na. A tutaj co jest, stary rynek? No, nie wiem czy stary, ale rynek. A gdzie teraz jesteśmy? Lubama. Panu fontannę mają. O. Fajna. No, fajna. No fajnie, ładnie. No. Jawor, jak? Zrób sobie taki skalomek. Dobrze jest, widzę teraz. Dobrze jest? Zajebiście. Może jeszcze jakieś tripy małe w ten urlop, że tak powiem, zapadamy, co? Ale to chyba w przyszły tydzień, co? No. Przeszedł. Może teraz coś w jakimś innym kierunku, jakieś 200 km. Chociaż 250. Ej, a może zrobimy o tym nocnym lataniu jakimś, albo wawa jakaś czy coś. O, nocne latanie. Tylko powiem z tej wawy wracać. Jechałem we wtorek. Pełno, ale to pełno zwierzyny, nie? Pełno. Ale wiesz, to wtedy nie wracasz na przykład pakać, tylko na przykład 80-90. Ale wierzysz w to? Wierzysz w to? Nie. Wierzę. Dzięki, Druminek. Wracaj spokojnie. Ty chciałem powiedzieć, Desto, bierz tą rękawiczkę. To jest kurwa papuga, to jest... Białe szybki. Kamerę sobie poprawnie. Ej! A kto S21 zgapił najpierw? Co? Kto opony zgapił? Jakieś miałeś te... No opony zgapiłeś ode mnie. Bo miałeś jakieś Pirelli. Tak. Ale pamiętasz, że ja bym bardzo niezadowolony z tych Pirelek. Bye, chłopaki. Elo! Dobrze, bezpiecznie i tak dalej. Jak na razie wyjazd to po prostu baja, nie? Dzisiaj. Ja powiem wam lepsze, wcale nie jestem jakoś wybitnie zmęczony, nie? Ja też nie. Troszeczkę menuszka boli, jedna, ale to troszkę. Nie mam plecki troszkę, więc poleżam, ale kurwa. A ja się poleżę, położyłem tam chwilę, Desto mi główkę przytrzymał i bardzo dobrze jest. Uff, ty, no byliśmy już na tym cepenie, wiecie? Ej, 7,56, jak darmo. Wspaniało. No, a dzisiaj tutaj tankowaliśmy i za 7,90. Serio? Serio? No. Nie, no żartuję.